Metalika. Panie Kalakis, witam na efemerydzie. Mam nadzieję, że podróż przebiegła bez zarzutów. Bez zarzutów? Kurwa, macie tu ulewę stulecia, lądownikiem miotało jak chorągiewką, aż się żygać chce i pizga jak na oberonie. Słuchaj, ty, jak ty się nazywasz? Kapitan Kurt Fransen, proszę pana. Słuchaj, Kurt. Prowadź do kajuty i oby było ciepło. Wydaję na te atrakcje w chuj-forsy. Lepiej pokażcie, że warto. Kapitan odprowadził szanownego gościa wzrokiem. Okazało się, że Janis Kalakis jakimś cudem wie, w którą stronę do kajuty. Cóż, chyba multimiliarderzy faktycznie mają jakieś ukryte zdolności, których brakuje innym ludziom, a przy okazji potwierdza się też stereotyp o tym, jak traktują innych. No trudno, niech będzie. Już nie takich cwaniaków przerabiali, a przecież liczy się hajs. Jutro, gdy będą robić podwodny rekonesans, naśle się na niego boba, żeby postraszył tą swoją opowieścią o metalice i trudny klient spokornieje raz dwa. Kto wie, może nawet nie będzie trzeba robić polowania i strwożały Mikrus zechce wracać do domu. Nie, tak się nie stanie. To nie ten typ. Takich jak on nie powstrzyma strach. Koleś zechce swoje trofeum, choćby nie wiem co. I to pewnie to największe. Szykujcie się! Klient wymagający. Jutro zapolujemy na smoka. Kapitan rzucił wiadomość na podręczny czat w intranecie załogowym. Wiadomość od razu dostała trzy czarne serduszka. Chłopaki są nakręceni. Dobrze. I Bobowi też się spodoba. Następnego dnia, gdy byli już na pełnym morzu, pogoda obróciła się o 180 stopni i słońce prażyło nienaturalnie mocno. Janis Kalakis stał w rozkroku z rozpostartymi ramionami, gdy dwóch członków ekipy efemerydy ubierało go w specjalny strój do żaglugi. Multimiliarder uśmiechnął się z twarzą wzniesioną ku górze, zupełnie jakby słoneczny żar wcale nie palił mu na skórka. A jedynie mile ogrzewał strudzone oblicze człowieka sukcesu. Panie Kelakis zagadnął kapitan statku, wyrywając klienta ze stanu zamyślenia Był pan kiedyś na naszej planecie? Wodnej kadie co? Nie, nie klient machnął ręką, wyrywając przy okazji precyzyjnie montowane rureczki i przypinki jestem tu pierwszy raz żona mnie namówiła, wie pan. Lubię wędkarstwo i polowania i stąd pomysł, że taka ekstremalna przygoda u panów mi się spodoba. No nie powiem, na razie czekam na rozwój sytuacji, bo nic się nie dzieje. Ale statek ładny przynajmniej, tylko nazwa dziwna. Efemeryda? Ha, dziękuję. Tak, to miał być tylko przejściowy biznes, który miałem zamykać po kilku miesiącach, stąd ta nazwa. Ale okazało się, że klientom się podoba to, co robimy, więc postanowiłem kontynuować. A nazwa została. Dobra, dobra, Kalakis znowu machnął ramieniem, robiąc wyolbrzymiony gest kończenia tematu. Nie to go interesowało. Proszę mi powiedzieć, Kurt. Mogę mówić, Kurt? Wczoraj w sumie mi się pan przedstawiał, to chyba mogę. Może pan. No dobra, Kurt, to na co polujemy, co? Jakieś gigantyczne kraby? Syreny? O, może syreny? Zrobilibyśmy ten motyw jak z Odysei, co? <laughs> Przywiążecie mnie do masztu kurt? <laughs> A, czekaj, ten statek nie ma masztu. <laughs> Mam dla pana lepszą alternatywę. Najmocniejsze danie z oferty. Tak? A niby co? Zapolujemy na smoka, panie Kalakis. Smoka morskiego. Słyszał pan kiedyś o nich? Klient wyrwał się spod dłoni majtków nakładających kostium i pokracznymi ruchami zbliżył do kapitana. Na behemota? A to niezabronione? Jeśli się nie ma uprawnień, to tak, ale my je mamy. Pokazać panu? Nie, nie, nie wygłupiaj się. Słuchaj, a to prawda, że jeją ogniem? Nie do końca. Raczej plują ogniem. Jak to? Widzi pan, smoki morskie albo behemoty, jak pan nie nazwał, to najwięksi mieszkańcy tych wód. Polują na wszystko, co zmieści się w ich paszczach, byle tylko się poruszało. Pod tym względem nie należą do organizmów wybitnie inteligentnych, a to sprawia, że często jedzą coś, czego w gruncie rzeczy nie powinny: skały, drewno, śmieci, statki czy pojazdy wodne. Żeby sobie z tym poradzić, smoki spływają do samego morskiego dna i pożerają stamtąd drobne kamyki, które pomagają w trawieniu niechcianych zdobyczy, coś jak u ziemskich zwierząt, na przykład ptaków. Do rzeczy, kurt, bo gadasz jak ta baba z filmów przyrodniczych. Przepraszam najmocniej, ale chodzi o to, że owe kamyczki to fosfor. Występuje tu naturalnie, i gdy pozostaje pod wodą, jest tylko zwykłym kamykiem. Ale gdy smog wypłynie nad wodę i pokaże łeb, fosfor, który pozostał mu między zębami i na języku, momentalnie zaczyna płonąć. Zwierzę jest na niego jako tako uodpornione, ale z lubością wykorzystuje go zwyczajnie jako broń. Najczęściej jako broń przeciwko nam. O kurwa, niezły skurwy syn. Zgadza się, a dzisiaj jednego upolujemy. Pan upoluje. Ja pierdolę dobra! Jednak żeby to zrobić, najpierw trzeba takiego smoka zlokalizować. Dlatego ubieramy pana w specjalny strój. Wsadzimy pana w Batyskaw i wyślemy z jednym z naszych ludzi, by znaleźć bestię. Cudnie, z kim? Zobaczy pan. Gdy Bob pojawiał się wśród ludzi wszyscy milkli. Gdy podawał do uścisku swoją mechaniczną dłoń, największym osiłkom miękło ramię. Wcale nie dlatego, że mocno ściskał a z obrzydzenia. Bob nie dbał szczególnie o swoją starą protezę. W zasadzie to o siebie też nie dbał, przez co roztaczał wokół aurę zapachów portowych spelun, mimo że na wodnej kadie takie zapachy były już szczęśliwie zapomnianą pieśnią przeszłości. Gdy Bob przebywał w otoczeniu innych, z jakiegoś powodu nikomu nie chciało się prowadzić towarzyskich smoltoków. I z jakiegoś powodu... Bob odczytywał to zawsze jako zaproszenie do opowiedzenia swojej historii. Przeleciałem tu 30 lat temu. Schrypiały głos starca przerwał monotonną sonatę silników i osprzętowania batyskafu. Nie, nie pytałem. <trych> ja nie pytałem. Wcale. Wyjąkał siedzący na fotelu drugiego pilota Kalakis. Bobowi nie przeszkadzała ta uwaga. Byłem teoretykiem muzyki. Miałem wielkie plany, ale co może robić teoretyk muzyki na jakimś wodnym zadupiu, gdzie nie wykształciła się cywilizacja? Tak mówili. Mylili się. Ja wiedziałem. Wiedziałem, że skoro są tu organizmy morskie, mermani czy tam syreny, jakie teraz nazywają, to muszą się komunikować, tak jak na ziemi robiły to delfiny, wieloryby. No one może i nie wykształciły cywilizacji, ale wszyscy zgadzali się, że gdyby nie ludzie, to właśnie ssaki morskie byłyby gatunkami dominującymi. Dlatego, gdy usłyszałem o stworach na wodnej Kadie i potem je zobaczyłem, gdy usłyszałem nagranie pieśni Smoka Morskiego i pojękiwania Merman, wiedziałem, że to jest to. Cywilizacja tu istnieje, tylko my nie potrafimy się z nimi skomunikować. Więc przyleciałem. Rozpocząłem badania i co? Co zyskałem? Co pan zyskał? Janis Kalakis kotał jak zahipnotyzowany. Bob tylko znacząco poruszył mechanicznym ramieniem. Schodzili niżej. Światło rażącego słońca powoli przestawało docierać tak głęboko i Batyskaw uruchomił zewnętrzne lampy. W kabinie jarzyło się czerwone oświetlenie głębinowe. Dookoła panowała nieprzenikniona pustka. Czerń głębsza niż mrok kosmosu. Otchłań, która z każdą kolejną sekundą spoglądania w nią szeptała do człowieka coraz śmielej i coraz więcej, obiecując odkrycie nieprzebranych tajemnic wodnego świata, w zamian zabierając resztki jego poczytalności. Janet Jackson i Metallica, rozpoczął Bob. Najwyraźniej poczuł, że to pora na kolejny rozdział opowieści. Słyszał pan kiedyś? Co? Nie, nie słyszałem. Jasne, że nie. Nikt tu o nich nie słyszał. Dlatego nikt nie potrafił się skomunikować z obcymi. Bo co? Bo muzyka XX wieku jest zła, bo stara. No to teraz macie. Ale wie pan, że wodna Kadie to najtrudniejsza planeta do kolonizacji? To już pan słyszał? Na pewno. A dlaczego jest najtrudniejsza? Bo siada tu sprzęt, elektronika. Psuje się ni stąd, ni zowąd. Od płyniesz sobie batyskafem i pyk, silniki się wyłączają. Światła gasną, a radio milczy. Do widzenia. Albo budujesz bazę i nagle wszystkie dźwigi zaczynają się kręcić jak wiatraki, czyniąc nieoszacowane zniszczenie dookoła i niwecząc całe przedsięwzięcie. Czy to wirus komputerowy? Atak hakerski? Nie. Czy to błąd w oprogramowaniu? Skąd? To może trzeba szukać przyczyn gdzie indziej, wyjść poza pudełko. Otóż to. I to ja pierwszy postulowałem, że wszystko ma związek z muzyką smoków i merman. Że to jest prawdziwe zagrożenie, a nie jakieś tam plucie ogniem. Że to ich dźwięki rezonują jak w Rhythm Nation albo... Pojazdem raptownie zakołysało. Janis Kalakis zaklął piskliwie, obawiając się, że Batyskaw zmieni się lada moment w podwodną trumnę. Na szczęście, po chwili złapali stabilność i wszystko działało. Jakaś podwodna fala, skomentował Bob, by po chwili wrócić do swojej opowieści. Gdzie to ja? Ha. No, to słuchaj pan. W historii muzyki były tylko dwa utwory, które niszczyły elektronikę. Wydany w 1989 Rhythm Nation od performerki Janet Jackson, który miał większy rozgłos w temacie oraz drugi utwór z 1984, zatem pierwszy w kolejności powstania For Whom the Bell Tolls od Metallica. Oba były zwykłymi piosenkami, nagranymi na zwykłych albumach, ale wersje singlowe, te puszczane w rozgłośniach, były przyspieszone o 1-2%. Co podwyższyło też tony utworów. W rezultacie. Znowu turbulencje. Tym razem mocniejsze od poprzednich. Kiczord! chort zaklął iście po marnarsku Bob. Nieważne. Ważne, że podwyższone tony wersji singlowych obu tych utworów rezonowały z prędkością obrotową niektórych dysków twardych domowych komputerów. Pojawiał się taki sam efekt, gdy śpiewak operowy rozbija głosem kieliszek. Dyski zwyczajnie pękały. Bob znacząco spojrzał na przewożonego klienta. Kalakis wiedział, że dziwaczny starzec oczekuje od niego jakichś słów, ale nie miał pojęcia jakich. Odezwał się więc tylko. Aha. No właśnie, żywo zareagował Bob. No właśnie, przecież to samo działo się tutaj, tylko ze smokami i mermanami. Przecież to samo mówiłem. Ale nie, nikt nie chciał wierzyć. Nikt. Więc zebrałem resztę posiadanej kasy, wynająłem łajbę, dwóch ludzi i tyle sprzętu, ile mogłem. I wypłynęliśmy na morze, sprawdzić moją tezę. Jednego tylko nie przewidzieliśmy. Czego? Teraz Janis brzmiał, jakby naprawdę interesowała go ta opowieść. Brakowało tylko lasu, ogniska i kiełbasek. Ale podwodna czerń oraz czerwień lamp batyskafu też robiły nastrój. Tego, że gatunki współpracują, proszę pana. Bob w zasadzie mówił to szeptem. Mermani i smoki żyją w symbiozie, rozumiesz pan? Może nie wszystkie w porządku. Przez 30 lat widziałem tylko jeden taki przypadek, ale widziałem go. Mało tego, to spotkanie kosztowało mnie rękę. Bob Znienacka wrzasnął z ciekłości. Co, co, się w zasi... co, co się właściwie stało? Kalakis aż podskoczył na fotelu. Trzeciego dnia na morzu w pewnym momencie siadła na łódź. Nic tego nizowego, wyłączyły się silniki i nawigacja. Wiedziałem, że to musi być ta chwila, więc dopiero wtedy uruchomiłem sprzęt do badań. Dzięki temu, że wcześniej był wyłączony, dyski przetrwały atak. Ja liczyłem, że sytuacja się jednak powtórzy, chociaż częściowo, i że zarejestruję częstotliwości, jakimi operują smoki, że to zbadam. I udało się. No, tak jakby. Zarejestrowałem subtelniejsze dźwięki. Mermani. Weszli na pokład sam nie wiem kiedy. Widział pan kiedy Mermana? Kupa macek. Jedna wyrostająca z drugiej. Tak pan sobie wyobrażał Syrenkę? W porządku. Może i mają świetlisty kolor jak ogon zabawkowych syren, ale Holender wcale do pięknych nie należą. To ogromne, chodzące, pełzające ośmiornice, które śpiewają. Oj, śpiewają. Dwóch moich ludzi wzięły tym śpiewem praktycznie od razu. Od ich śpiewu dostali najpierw jakieś głupawki, a potem się pożygali. Wyglądało to tak, jakby mermani dostosowywali ton śpiewania tak, by uzyskać jak najbardziej zabójczy efekt na ludzkie ciało. Ja zakryłem uszy, potem odkryłem jedno, bo musiałem złapać za broń. Dorwałem podręczny blaster, wycelowałem i usłyszałem coś innego jakiś głębszy, pełniejszy ton. Spojrzałem na mój sprzęt, wychwycił to i w ułamku sekundy wyłączył się. To było to. To naprawdę było to. Smoczy śpiew wyłączył elektronikę i mi udało się to zarejestrować, zanim doszło do uszkodzenia, co oznaczało, że istniała niezerowa szansa, by te dane odzyskać. No tak, pięknie. Tylko przy okazji, wyłączył mi się blaster. Kolejna podwodna fala uderzyła w Batyskaw. Kolejny raz wywołało to zdziwienie u Kalakisa. Tym razem było ono połączone z lekkim zdenerwowaniem, które zostało wręcz pobudzone tłumaczeniem Boba o tym, że to dziwne, bo przecież tu nigdy nie ma takich fal, bo on przecież nic nie wie, a tak w ogóle to zaraz będą na miejscu i włączą sonar w poszukiwaniu jakiegoś smoka. Tak czy inaczej, wrócił do opowieści Bob. Wywiązała się bójka. Rzuciłem się na macki merman z gomi rękami. Początkowo nawet się zdziwiłem, bo ośmiornice ratowały się ucieczką, ale za chwilę zrozumiałem, że wcale nie uciekały. Taktyczny odwrót zrobił tylko miejsce dla czołgu. Z pod wody wyjrzała olbrzymia głowa i wielka szyja smoka morskiego. Stanąłem jak wryty, spetryfikowany. Patrzyłem na wspaniałe zwierzę dosłownie z obcej planety. Spojrzałem mu w oczy i poczułem coś fantastycznego. Jakbym stał się na chwilę jednością z Olbrzymem. To było coś. Dopóki nie otworzył paszczy, która w sekundę wypełniła się ogniem. Bob raptownie zaczął coś przyciskać na pulpicie kontrolnym. I co było potem? zapytał wkręcony w historię kalakis. Jak stracił pan rękę? Jak? bob przerwał walenie w klawiaturę. Odwrócił głowę w stronę rozmówcy i wielkimi wytrzeszczonymi oczami spojrzał prosto w głąb duszy klienta. Metalika mi ją odgryzła, wycedził po cichu. Metalika? Również szeptem zapytał klient. No, metalika, co? Bo podchylił się od rozmówcy wyraźnie wzburzony. Miałem skurwiela nazwać Janet Jackson? Jasne, że metalika. Co panu nie pasuje? Janis Kalakis nic nie odpowiedział. Siedział cicho. Przetrawiał wciąż informacje, które usłyszał. Co za niesamowita historia. Co za niesamowity człowiek. Na pokładzie efemerydy Kurt Fransen zarządził miarowe przygotowanie do polowania. Cały czas liczył na to, że bajki Boba zadziałają na multimilionera równie dobrze jak swego czasu na każdego z załogantów. Studząco. I że być może nie będą musieli faktycznie gonić za smokiem morskim, a co dopiero z nim walczyć, Boże, to przecież byłaby mordęga i nie wiadomo nawet czy udana. Owszem, parę razy upolowali takiego smoka, ale po pierwsze zawsze mieli jakieś wsparcie, po drugie zawsze trafiał im się stary lub chory osobnik i to znacząco ułatwiało zadanie. Gdyby jednak okazało się, że kalakis to uparciuch nie z tej nomenomen ziemi, to i na to sprytny Kurt Fransen miał plan. Dokończył przygotowania i wyruszał. A jeśli faktycznie znajdą jakiegoś smoka, będą go nęcić przez kilka dni trucizną, a na koniec to klient naciśnie spust ostatniego harpunu. Tym sposobem odsunął od siebie najczarniejszy scenariusz łatwizna. Oto jednak kapitan dostał powiadomienie z czatu intranetu i okazało się, że nie tylko nie wpakuje się w kłopoty, ale wygląda na to, że spełni się ten najjaśniejszy scenariusz. Bob wraca, płynie na pełnym ciągu, symulując z wody. Wysyła też umówiony sygnał. Mamy zaczynać? Dla kapitana nie mogło być lepszej wiadomości. Bob symulował ucieczkę przed smokiem, a to oznaczało, że klient naprawdę jest przestraszony. Zgodnie z planem, żeby nadać sytuacji jeszcze bardziej dramatycznego wydźwięku, a jednocześnie po chwili uspokoić klienta żartem w dobrym guście, z głośników efemerydy zawsze puszczali Forchum de Beltol z Metaliki. Jeśli reakcją klienta był uśmiech i rozluźnienie, to wygrana była w garści. Z jednej strony nie miał do nich żalu ani pretensji, z drugiej wspomnienie przestrachu pozostawało tak silne, że wycofywał się z dalszych przygód. Pieniądze oczywiście zostawały z załogą. Franzen wyszedł na dziób statku, założył okulary i korzystając z odpowiedniej apki zumującej, rozglądał się po okolicy, wypatrując śladów Batyskafu. W pewnym momencie go zobaczył, wynurzył się i płynął na powierzchni. Na pełnej mocy. Idealnie. Kapitan odsłonił smartwatcha i nadał na ogólnym czacie intranetu. W porządku. Puszczajcie. Z głośników rozległy się dzwony, a po kilku uderzeniach wszedł grany przez Cliffa Bartona riff basowy udający gitarę elektryczną. Było słonecznie, ale dzięki dźwiękom metaliki trochę jakby ściemniało. Franzen zdjął przyciemniane okulary i jego pole widzenia... Pozbawione sztucznego zbliżenia na łódź, objęło teraz całą przestrzeń dookoła pędzącego Batyskafu. Mężczyzna skrzywił się ze zdziwienia, bo dopiero teraz zobaczył, że tuż za pojazdem piętrzy się olbrzymia fala, która jakby goni, a jednocześnie sama posuwa Batyskaf naprzód. Zabrzęczał smartwatch. Kapitanie? Bob nadaje wiadomość tekstową. Metalika, metalika, metalika. – No przecież gramy! – skomentował sam do siebie Franzen. Dwie sekundy później jego oczy były większe od pięści, a szczęka dotknęła pokładu. Pięć sekund później w intranecie pojawił się jego rozkaz o natychmiastowej gotowości do walki. Biegali, aktywowali działka, osłony. Otworzył się dach magazynka i wystartowała z niego eskadra dronów bojowych. Nawigacja, rozkazy, sonar. Boże, to bydle ma za 40 metrów. Cała wstecz, do dział, szybko, zaraz, a harpuny? Harpuny, rozdać harpuny! I kamizelki, i maski, szybko! W tym samym zgiełku nikt nawet nie zauważył, gdy na pokład wdrapała się pierwsza srebrzysta macka, a za nią druga, i kolejna, i następna. Cztery syreny dostały się na efemerydę i rozpoczęły atak. Franzen zorientował się o zagrożeniu dopiero po chwili, gdy wbiegając na mostek kapitański, przed jego oczami przeleciała drobna stróżka czerwieni. Niczym deszcz albo wystrzał z pistoletu na wodę. Kapitan zatrzymał się, spojrzał w stronę, skąd nadleciała krew. Jedna z syren oplotła swoje macki wokół głowy jakiegoś załoganta. Kurt nie mógł nawet powiedzieć, którego, bo macki zasłaniały facjatę. Zresztą... Pewnie i tak nie poznałby kolegi, bo top z pomiędzy macek wyciekała czerwień. Czyżby potwór zmiażdżył mu głowę? Kurwa. Fransen uciekł na mostek i upewnił się, że zamknął się za nim drzwi. Popatrzył na konsoletę. Feria barw migających kontrolek alarmowych powodowała oczopląsy. Nie wiedział od czego zacząć. W końcu dopadł do pulpitu zawiadującego dronami. Szybko skalibrował je tak, żeby atakowały syreny. Małe, bojowe zabaweczki, które wielu nazywało dziecinną zachcianką kapitana, z łatwością zidentyfikowały cele. Wysunęły działka i rozpoczęły ostrzał. Jeszcze nigdy dźwięk broni palnej, upadających łusek i chrapliwego głosu Jamesa Hetfielda nie współbrzmiały tak dobrze. Kapitan uśmiechnął się pod nosem. Patrząc jak na ekranie, dwie czerwone kropeczki oznaczone jako wrogowie właśnie gasną. Take a look to the sky just before you die. It's the last time you will. rata ta ta O tak, dawało to radość. Nawet jeśli były to tylko dwie kropeczki z... Ośmiu? Nie, z dziesięciu? Cholera. Nagle coś zatrzęsło efemerydą i powietrze rozdarł huk mocnego uderzenia. Kapitan zachwiał się, lecz zaraz odzyskał równowagę i z powrotem spojrzał na ekrany. Przełączył widok z taktycznego z dronów na zwykłe wideo. Niech to. Ten idiota Bob jakimś cudem wyskoczył batyskafem z wody i znalazł się na pokładzie statku, robiąc przy okazji sporą dziurę w burcie i ryjąc dnem po pokładzie. Francen widział oczami dronów, jak ze środka wyczołgują się stary muzykolog wraz z Janisem Kalakisem i stają na wprost przed widokiem załogi w ogniu walki ze zmiennokształtnymi syrenami. Dostrzegł jeszcze, że Bob coś tam krzyczy i pogania Kalakisa w nieznanym kierunku, gdy stracił feed wideo. Ekran przełączył się z powrotem na przypominające radarowe rozpoznanie tryb taktyczny. Kapitan Kurt Franzen widział jeszcze, jak z jakiegoś powodu wrogie siły wycofują się i chowają, jakby z powrotem do wody, a potem zgasł również i ten podgląd, a drony słyszał to wyraźnie wyłączyły się i pospadały na pokład. Szczęśliwie nikogo chyba przy tym nie zraniły. Francen wybiegł na zewnątrz oszacować straty. Niemal natychmiast dopadł do niego Kalakis. Zabierz nas stąd, już musimy uciekać. Gdzie masz, kurwa, kapsuły ratunkowe? Kapitan odepchnął na Trenta i zwrócił się do obecnego w pobliżu Boba. Bob, co tam się do jasnej cholery wydarzyło? Naprawdę spotkaliście nie dokończył stania, bo właśnie w tym momencie powietrze przeciął głęboki ryk, porównywalny ze śpiewem humbaka. Tyle tylko, że musiał to być ogromny humbak. Ogromny i drapieżny. I porządnie wkurzony. Gdy tylko głos ucichł, padła cała elektronika. Zamilkł nawet Hetfield. Przez moment panowała totalna cisza. A wtedy. Od strony sterburty wynurzył się olbrzymi łeb smoka morskiego. Kształtem przypominał trochę łeb żmii, ale z żuchwy wyrastały płetwy, przypominające olbrzymie gadzie uszy. Głowa monstrum przyczepiona była do długiej, olbrzymiej szyi, która wynosiła łeb smoka na wysokość trzeciego piętra. Sonarnie kłamał. Całe zwierzę musiało mieć co najmniej 40 metrów długości. Wszyscy załoganci. Mężczyźni z krwi i kości, marynarze, którzy niejedno widzieli i z niejednego pieca chleb jedli, z niejednym zagrożeniem stawali w szranki, stali teraz jak oszołomieni. Jak gdyby widok tak monumentalnego zwierzęcia, a był to prawdopodobnie największy smok morski, z jakim mieli do czynienia, a przynajmniej taki, którego widzieli aż tak z bliska, zahipnotyzował ich w osłupieniu i podziwie. Jedynie kalakis latał po pokładzie jak oszalały, i w końcu, chociaż była to zaledwie chwila, zniknął gdzieś pod pokładem. Nikogo nie obchodziło w zasadzie gdzie, wszyscy wiedzieli, że i tak już po nich. Smog, pieszczotliwie nazwany przez boba metaliką, zaczął otwierać paszczę. Po sekundzie, przy nawet niewielkim rozwarciu, zaczął wydobywać się z niej dym. Gdy bestia odsłoniła zęby, część z ostrych szpad była oświetlona iskrami skrzącymi się w paszczy smoka. Wreszcie drobinki i kamyczki fosforu złapały ogień i smok zarzucił łbem naprzód, wypluwając z siebie deszcz ognistych pocisków. Od razu zabiły kilku ludzi. Francen i Bob schylili się i wspólnie pobiegli z powrotem na mostek. Kapitanie, co robimy? krzyknął Bob. – Co robimy? Staramy się wezwać pomoc! Od co? – odkrzyknął drugi mężczyzna, po czym w szaleńczej desperacji zaczął wciskać coś na konsoli sterującej. Zero reakcji. Wszystko było martwe. Nie działała żadna elektronika. – Kurwa! – zaknął Franzen, gdy smog wyrzucał kolejne pociski zapalające. Pożar na efemerydzie trwał w najlepsze. Obaj mężczyźni stali tak jeszcze chwilę, powoli tracąc nadzieję, gdy nagle dostrzegli ich pechowego klienta, Janisa Kalakisa, wygrzebującego się z wejścia na dolny pokład. Kalakis nie miał na sobie ubrania, widocznie cały swój strój zdarł z siebie w pośpiechu, miał za to broń. Coś przypominającego starodawnego gloka, którego trzymał wycelowanego w olbrzymie monstrum, miotające płonącym materiałem na lewo i prawo, który jakimś cudem omijał irytującego Greka. Żyj ołów! krzyczał Kalakis, oddając w stronę bestii serię strzałów. Twój łeb będzie wisiał u mnie w kiblu! dodawał pośród innych inwektyw, rzucanych w stronę smoka. To był całkiem zabawny widok. Francen uśmiechnął się pod nosem, bo cóż innego mu pozostawało, jak tylko cyniczna chęć walki o życie w obliczu nieuchronnej śmierci. Pobłażliwy uśmiech zniknął jednak z oblicza kapitana, ustępując miejsca coraz niżej osuwającej się szczęce. Kapitanie, czy pan to widzi? retorycznie zapytał równie zdziwiony Bob. Oczywiście, że Francen to widział, chociaż nie mógł uwierzyć własnym oczom. Oto największa bestia, jaką widział w życiu, nie tylko przestała miotać fosforowymi pociskami, ale też wycofała się z reakcją przypominającą ucieczkę przed ostrzałem. Ostrzałem Kalakisa. Smok autentycznie schował się pod wodę. Uciekaj, forfiter! I'm gonna get ya! Odgrażał się grek, jakby wyraźnie czując napływ pozytywnej adrenaliny. Nie cieszył się nią długo. Stwór wyskoczył z bakburty i zarzucił łbem na pokład efemerydy, zanurzając zęby dokładnie tam, gdzie stał Kalakis. Grekowi udało się jeszcze, być może za sprawą drgawek pośmiertnych i niezależnych reakcji mięśni, dwa razy wystrzelić ze środka paszczy zwierzęcia. Smok człapnął paszczą i połknął mężczyznę. Wyprostował się, omiótł płonącą efemerydę wzrokiem. A potem zawył. Ale nie był to skowyt taki jak poprzednio, niski i przeszywający. Nie. To on był raczej wyższy i przypominał uderzenie struny nylonowej. Francen pytająco spojrzał na Boba. Co on teraz robi? Co to za dźwięk? Zażądał odpowiedzi. Nie wiem, pierwszy raz słyszę coś takiego. Smok odchylił się do tyłu i ponownie zawył. Dźwięk znów był równie wysoki, a w dodatku bestia jakby zakrztusiła się w środku wycia. I ponownie uruchomiła się elektronika, chociaż nie cała. Odpaliły się głośniki z For de the Bell Tolls, tyle tylko, że James Hetfield nie pośpiewał za długo. Zniszczenia statku spowodowały usterkę, która zaraz uciszyła papę Heta, wywołując efekt przypominający efekciarskie skreczowanie początkującego DJ-a. Zaraz jednak miejsce metaliki zajęła inna melodia. O nie bezgłośnie skomentował Kurt Franzen, gdy usłyszał pierwsze dźwięki industrialnego bitu. To Janet Jackson Rhythm Nation utwór, który rozjuszy każdego, a w szczególności smoka morskiego z podrażnionym gardłem. Dwa dni później zebrano resztki efemerydy i poddano egzaminacji. Na początku nikt nie wiedział, co dokładnie doprowadziło do tak wielkich zniszczeń. Dwa tygodnie później odprawiono załodze uroczysty pogrzeb, mimo że ich ciał nigdy nie znaleziono. Rodzina Janisa Kalakisa złożyła kilka pozwów do sądów, a ekipa inżynierów pracujących dla Komisji do Spraw Wypadków i Bezpieczeństwa na Wodnej Kadie odtworzyła część nagrań z czarnej skrzynki statku. Dwa miesiące później, w sprawie sądowej rodzina Kalakis kontra Związek Zrzeszonych Przewodników Morskich Wodnej Kadie jako materiały dowodowe zostają rozpatrzone dwa utwory For Whom the Bell Tolls zespołu Metallica oraz Rhythm Nation wokalistki Janet Jackson. Strona oskarżająca wskazuje na tak zwany exploit. Dziurę w zabezpieczeniach systemów technologicznych używanych w pojazdach przewoźników zatwierdzonych w związku. Rodzina Kalakis wygrywa sprawę. Dwa lata później, korzystając ze specjalnego przywileju wywalczonego na drodze sądowej, wyprawa morska, finansowana przez nowo powołaną firmę rodziny Kalakis, odnajduje w oceanicznych odmętach rejon, w którym przebywa smok morski. Ten sam, który doprowadził do klęski efemerydy. Odbywa się polowanie, które kończy się sukcesem, jednak nie bez strat. 20 lat później czaszka smoka morskiego zostaje przetransportowana z wodnej Kadie na Oberona, rodzinną planetę Janisa Kalakisa. Podczas transportowania, w luku bagażowym transportowca międzygwiezdnego. Zabezpieczona odpowiednimi pasami i piankami czaszka 40-metrowego monstrum przebywa przestrzeń kosmiczną razem z nowo zamówioną armaturą łazienkową, która ma znaleźć się w toalecie w rezydencji rodzinnej Kalakis.